No i dobrze, jesteśmy już live, tak więc dobry wieczór. Dobry wieczór, witamy Was wszystkich na czwartej odsłonie spotkania z programowaniem robota Cody Rocky. I dzisiaj dwa scenariusze, tak jak zawsze, Jolanta i ja. Dzisiaj troszeczkę się zmieniło, bo z reguły było tak, że Jola pokazywała scenariusz dla starszych, a ja pokazywałem dla młodszych, a dzisiaj oboje mamy dla starszych. U Jolanty będzie coś, o czym ja myślałem, a do czego nie doszedłem, w sensie takim, że brakło mi czasu, żeby to zaprogramować, tym bardziej się cieszę, że ona to pokaże, czyli sterowanie głosem, a ja pokażę to, czego nikt nie lubi, czyli arkusze Excelowe i wykresy danych, czyli też kolejna rzecz, która jest taką fajną, dodatkową funkcjonalnością Cody Rocky, bo ten robot, jak się okazuje, naprawdę potrafi o wiele więcej niż na początku nam by się wydawało. Tak więc zapraszam i jako pierwszej oddaję głos Jolancie. Tak, ja, jak powiedział Sylwester, dzisiaj będę troszeczkę trasowała naszego Codeya, mianowicie nauczę go reagować na proste komendy, bo wiadomo, że im więcej tych komend, tym więcej naszego programowania, więc to, jakie komendy, do czego Wam to będzie służyło, to już zależy od Was. Ja pokażę Wam po prostu, jak to zrobić. Przełączę się teraz na. Dobrze, i już jesteśmy w moim mBloku. Mam nadzieję, że mnie dobrze widać, słychać. Kochani, dzisiaj znowu skorzystamy z naszych oczywiście możliwości poznawczych robota, czyli będziemy łączyć zaprogramowanie urządzenia i postaci. Rozpoczynamy zawsze w takim przypadku od urządzenia. Ważne rzeczy, o których należy pamiętać, jeżeli korzystamy z tych usług poznawczych, musimy być w trybie live i musimy być zalogowani. No ja tutaj już jestem zalogowana, widać mojego awatara, dlatego pamiętajcie o tym, że trzeba być zalogowanym i trzeba być właśnie w trybie live. Zaczynamy od ustalenia właśnie tych kierunków, bo nasze komendy to będą po prostu kierunki, w których ma poruszać się robot. W tym celu musimy otworzyć odpowiednie komunikaty. Oczywiście w zakładce zdarzenia tworzymy potrzebne nam komunikaty. Ja określiłam sobie, że mój robot będzie poruszał się w czterech kierunkach. Poczekajcie. W czterech kierunkach: do przodu, do tyłu, w lewo i w prawo. A gdzie przez lewo i prawo rozumiem, że będzie się obracał po prostu o 90 stopni w lewą lub w prawą stronę. I tworzymy sobie nasze komunikaty. Prosto. To będzie, oczywiście. Prosto, następna nowa wiadomość, nowy komunikat. To będzie do tyłu. Czyli to będą reakcje naszego robota na to, co mu powiemy. Czyli najpierw ustalamy reakcję w lewo. I kolejne to będzie oczywiście w prawo. Czyli mamy cztery, na początek cztery komendy, bo później jeszcze mam dla Was takie bonusowe. I skoro reakcje, to u nas tutaj musi pojawić się za chwilę akcja, ale najpierw wyciągniemy sobie te wszystkie cztery komendy i będziemy od razu łączyć. Mamy w prawo, mamy w lewo, mamy prosto i mamy do tyłu. I nasze akcje, czyli co robot ma zrobić po utrzymaniu danego komunikatu. W prawo, no to korzystamy z naszego bloku skręć w prawo z ilością stopni i powiedzieliśmy sobie, że u nas to będzie 90 stopni, czyli obraca się w prawo. Kolejne w lewo, czyli skręć w lewo i także liczba stopni zmieniamy sobie na 90. I następnie chcemy, żeby nasz robot jechał prosto do przodu. I ja tutaj jak zawsze sobie wezmę jakąś małą moc, no na przykład 10, żeby mi nie uciekł do stołu, zwłaszcza do tyłu, jak będzie jechał. I mamy jeszcze jedź prosto, ale do tyłu z mocą 10%. Tak? I to by było na razie na tyle, jeśli chodzi o naszego robota. Więc możemy przejść teraz do postaci, czyli do duszków.
postacie. Ja zachęcam też do tego, żeby sobie tutaj nie tylko ustawić reakcję robota, ale też, żeby no, nasza postać się zmieniała. I skoro my tutaj mamy Kodeja, to tutaj też możemy sobie jak najbardziej zmienić na Kodeja. Tym bardziej właśnie, że wpisując sobie tutaj w przypadku kostiumów, w opcji szukaj Kodi, pojawia nam się wiele opcji wyboru naszego Kodeja. Ja sobie wybiorę takiego i już zobaczcie, tylko on zawsze jest dla mnie za duży. Ustawimy sobie go na 75. I już mamy naszego Kodeja. Te kostiumy sobie usunę. I już jakby zabawę mamy podwójną, czyli nasz Kodi może poruszać się tutaj i także tutaj na żywo. Żeby móc w ogóle korzystać z tego, co chcemy, oczywiście musimy najpierw zainstalować odpowiednie rozszerzenie, czyli rozszerzenie dla duszka. Tutaj na dole pod oznaczeniami bloków, zakładek, mamy oczywiście rozszerzenia. Dwie zakładki, rozszerzenia dla duszków i rozszerzenia dla urządzeń. My bierzemy usługi poznawcze dla naszych duszków. I pojawia nam się znowu cała masa tych umiejętności poznawczych. Nam będą potrzebne następujące bloki. Na pewno rozpoznawaj mowę, na razie mam w języku mandaryńskim i na pewno będzie nam potrzebny wynik rozpoznawania mowy i co jeszcze ważne, żebyście sobie zaznaczyli tutaj tego ptaszka, żebyście wiedzieli, co ten Kodi, jak ten Kodi was słyszy. To będzie nam wyświetlało, co Kodi usłyszał, ponieważ no nieraz są chocki, klocki, produkujemy się, dużo mówimy, a robot nie reaguje. Wszystko przez to, że on co innego słyszy. Więc te dwa bloki będą nam na pewno potrzebne, plus zaznaczenie tego ptaszka. Teraz musimy jakoś wywoływać oczywiście to, że nasz robot będzie ten głos nasz nagrywał. Dlatego musimy skorzystać z jakiegoś przycisku. No przyda się nieodzowna spacja. I pozostajemy nadal oczywiście w tych zdarzeniach. Dlaczego? Bo tutaj już mamy komunikaty, które otworzyliśmy dla urządzeń. Tutaj one tak samo tworzone są dla postaci. I w związku z tym wyciągamy cztery nasze kierunki. Zaraz sobie będziemy zmieniać, które będą nadawały odpowiedni komunikat. Mamy do tyłu, to jeszcze prosto. Mamy w lewo, to bierzemy jeszcze w prawo. I tu na razie taka opcja. Teraz oczywiście niezbędny okaże się nasz warunek. Warunek, bo nasz robot będzie poruszał się pod pewnym warunkiem, będzie nadawał komunikat pod pewnym warunkiem. Czyli jeżeli wynik rozpoznawania mowy będzie taki, jak my chcemy, tak jak ustalimy, to nasz robot się porusza. Oczywiście mamy tutaj takie kanciate miejsce. Wiemy, że do tego najbardziej pasują wyrażenia. I radzę sobie to już cztery razy zduplikować. Dlaczego cztery razy? No po prostu, bo mamy cztery kierunki, tak? Więc te cztery kierunki od razu tworzymy. I od razu możemy sobie też wpisać te wyniki naszego rozpoznawania mowy. I tutaj uczulam was, jak mamy tutaj nadaj w lewo i nasz komunikat to jest w lewo, zrezygnujcie z tego wy na początku i zróbcie samo lewo. Ja, uwierzcie mi na słowo, przetestowałam to wszystko wiele razy i bardzo wyraźnie trzeba mówić do robota, głośno, żeby on usłyszał to, co chcemy. Każdy dodatkowy jakiś ozdobnik, spójnik, przedrostek sprawia, że jest ryzyko, że robot nas źle zrozumie. Prosto to będzie prosto. Tu bardzo trzeba to o na końcu podkreślić w mowie. To jest świetne też ćwiczenie dykcji, zauważyłam, bo jak ja już pięć razy powiedziałam prosto, a on zrozumiał prosta, no to już zaczęłam układać te usta jak należy. Później mamy prawo. Tutaj też rezygnujemy z tego wy, żeby sobie nie utrudniać i no to jest jedyne, gdzie zostawimy ten przedrostek, no bo jak to tył, będziemy mówić tył, tył, no nie, już zostawimy to do tyłu.
czyli wpisujemy krótkie komunikaty, żeby nasz robot nam zrozumiał. Oczywiście komunikaty są po polsku, więc nie zapomnijmy, żeby zmienić tutaj ten język. Skoro jest taka dostępność języków, jest to dla nas też informacja, że możemy sobie też to samo ćwiczenie zrobić w różnych innych językach. Tak samo jak Sylwester uczy angielskiego, ja też mam uprawnienia do nauki niemieckiego, to możemy to zrobić jak najbardziej także po niemiecku, po angielsku, pobawić się z dzieciakami. I powiedzieliśmy sobie, że też będziemy chcieli, żeby nasz duszek się ruszał, więc będziemy potrzebowali coś z zakładki ruch. W lewo, no to damy tutaj. W lewo to będzie tak. W lewo to będzie skręcanie. To jest prosto. Tak, bo oś Y jest tu. To już mieliśmy osie na ostatnim spotkaniu, więc myślę, że macie je ogarnięte. Tu skręcamy w prawo o 90 stopni, a tu skręcamy w lewo o 90 stopni. I jeszcze mamy do tyłu, czyli nasze Y. Zmieniamy Y o minus 10. I to są nasze wstępnie przygotowane bloki i teraz łączymy je w jeden skrypt. Wiemy, że chcemy, żeby nasz klawisz spacja rozpoczynał to sczytywanie, to wysłuchiwanie, to nagrywanie naszej mowy. I teraz będziemy mieli cztery reakcje, więc jeżeli wynik rozpoznawania naszej mowy, to będzie lewo, czyli nasz robot zrozumie lewo, to wtedy chcemy, żeby nadał w lewo komunikat do robota, czyli określoną reakcję mu zadał, ale też żeby tutaj skręcił w lewo 90 stopni nasz duszek. Kolejna reakcja, jeżeli pojedzie prosto, wynik rozpoznawania naszej mowy to prosto, to chcemy, żeby jechał prosto. Nadajemy więc komunikat prosto i zmieniamy Y o 10. Kolejne to, jak było prosto, to też do tyłu. I znowu wynik rozpoznawania mowy. Widzicie, pamiętacie, to zagnieżdżanie było na pierwszych, jednych z pierwszych naszych spotkań, jak to już dawno było. I do tyłu. I ostatnie to nasze w prawo. Wynik rozpoznawania mowy to prawo. I skręcamy o 90 stopni. Niby trudne, a jednak skrypt nie jest aż taki skomplikowany. Jeżeli uczniowie wasi już te warunki rozumieją, że coś wynika z czegoś, to jak najbardziej to je zrozumieją. I co? No i teraz możemy jak najbardziej sprawdzić. Sprawdzić sobie, jak nam to działa. Tylko ja się przełączę teraz na inną kamerę. Mam nadzieję, że mi to... Ojej, przestałam udostępniać. Już przestałam udostępniać, a chciałam tylko zmienić kamerę. Czyli widać już mojego robota, świetnie. Mam nadzieję, że tylko tutaj teraz wszystko zadziała i teraz musimy sprawdzać, jak wyraźnie mówię. Wciskam spację. Prosto. I robot pojechał prosto. Mam nadzieję, że to było widać. Teraz szybciutko zrobimy do tyłu. Widzicie, robot przetwarza. I jeszcze jak jesteśmy tutaj, to oczywiście lewo. Obrócił się w lewo i zobaczcie, nasz duszek też się obrócił, więc teraz spróbujemy go wyprostować. Prawo. I jak widzicie, wszystko działa. Spacja jakby sprawia, że to okienko rozpoznawania staje się aktywne. Tutaj możecie też sobie zmienić czas tego, kiedy ono jest aktywne. 2 sekundy myślę wystarczą po to, żeby też on nam nie nagrywał innych dźwięków z otoczenia. No i właśnie a propos innych dźwięków z otoczenia, jak robiłam ten scenariusz i wam też pewnie przyszło to do głowy od razu, żeby może zrobić wyścigi. No tak, tylko że pojawia się pewien problem, bo
nasze komputery, jak będzie więcej komputerów, będą sczytywały, nagrywały dźwięki też innych osób. No i wtedy te komunikaty mogą nam się jeszcze bardziej rozmyć niż teraz jesteśmy pojedynczo. Więc pomyślałam, że fajną opcją będzie dodanie po prostu stopera, żeby przejazd zrobić na czas. Widzicie, bo to tylko nie tylko to szybkie kliknięcie spacji, też wyraźne powiedzenie, nie stracenie każdego ruchu i już emocje wyścigu są super. Poza tym cała reszta klasy, kiedy ktoś się ściga, musi być cichutko, żeby mu nie przeszkadzać w tym nagrywaniu. No teraz jeszcze spróbujemy sobie szybko zrobić nasze komendy do tego startowania naszego stopera. Ja sobie wymyśliłam, że zanim zaczniemy przejazd, po prostu powiemy start i wtedy nasz timer wyzeruje się, ale też zostanie wtedy odpowiednio pokazany na wyświetlaczu. Czyli zobaczymy, że się włączył, tak? Bo on się pokaże wartość i po prostu zniknie. I mamy jeszcze kolejną wiadomość, czyli stop. Stop, no to chcemy, żeby nam też, kiedy otrzyma tą wiadomość stop, żeby nam ten timer pokazał, ale też, żeby zatrzymał wszystko, żeby już tego czasu nie odliczał i to, żeby już nie wykonywał żadnych ruchów. Skoro ktoś powiedział stop, no to już nie ma działania. Więc takie dwa skrypty króciutkie należy dodać do naszego urządzenia i do postaci musimy nasze wyniki rozpoznawania mowy sobie tutaj zduplikować. Ja tak robię, bo idę na łatwiznę oczywiście. Wy możecie sobie tworzyć od nowa. I to samo, mamy start i mamy stop. I to do śmietnika. I tutaj zmieniamy odpowiednio nadaj start. I tutaj też nam jest to niepotrzebne, nadaj stop. Czyli tutaj jakby tylko te reakcje tego duszka. Zobaczymy, jak nam to teraz pójdzie. Start. Czekam, aż będę mogła powiedzieć właśnie. Widzicie, jest start, więc pojawiło się 0,1. Jakby ja teraz mam czas na te wszystkie swoje ruchy. Do tyłu, do przodu, robię wszystko na trasie, bo oczywiście jak jest wyścig, to musi być jakaś fajna trasa, albo możecie też skorzystać z gotowych map mentora, z gotowych mat do jazdy dla robota, one są wtedy odpowiednio wymierzone i można sobie fajnie pojeździć po mieście i to wszystko się dzieje i wciskam stop. Oj, nie wiem, czy mi się czytało dobrze. Zobaczę, jak to czyta. Nie, zobaczcie, jak jest źle wypowiedziane, to wtedy pojawia się błąd informacji. Widzieliście ten komunikat u góry, a ja tutaj widzę, że ostatnie rozpoznanie mowy to było start. Stop. No, i teraz on się na mnie uwziął i nie będzie odczytywał. Stop. Też tak może się zdarzyć. Stop. Zareagował. I zobaczcie. I mój czas to jest 8,5 sekundy, czyli jak najbardziej możemy takiej drużyny czas zapisać i wykorzystać to jako na, wy widzicie odwrotnie, i wykorzystać do tego, żeby określić jakieś czasy, określić jakieś reguły, udoskonalić tor, troszeczkę go ulepszyć, żeby jakby był trudniejszy i jest to też jakiś element rywalizacji, który dzieciaki uwielbiają. Ja oddałabym już głos do studia, ale studio teraz się tam szykuje do wykresów. Dobra, już dołączam się i jestem z wami, tak więc pora na wykresy danych. Tak więc jak widzieliście, da się sterować kodejem. To też jest pewien postęp, bo w sumie chyba jest jedynym robotem, który można sterować głosem. Jakby na to nie patrzeć. Jeszcze do płynnego sterowania troszeczkę nam daleko, ale to już jest coś, tak moglibyśmy powiedzieć, ze względu na to, że no ta transmisja tego głosu tak rzeczywiście musi przechodzić przez komputer, rozpoznawanie mowy i tak dalej, i tak dalej. Tak więc to troszeczkę zajmuję. No dobrze, słuchajcie, zgodnie z obietnicą ja teraz udostępniam swój ekran i bierzemy się za
drugi koncept, czyli za wykresy danych. Rzecz, od której, słuchajcie, ja dość też długo się trzymałem z daleka, ze względu na to, że no, tam wykresy i Excel to nie jest moja bajka, ale w końcu przyszło co do czego i postanowiłem to zgłębić. I teraz tak, Jola pracowała w trybie live, jak widzicie, ja też będę pracował w trybie live, więc jest to ważne, żeby ten tryb live przełączyć, bo jeżeli tego nie zrobię, to za chwilę zobaczycie, co się wydarzy. I tak, skoro pracujemy i mowa jest o wykresach danych, to potrzebujemy odpowiednią zakładkę, odpowiednie rozszerzenie mieć dodane, wykresy danych. Ja notabene zaktualizowałem je dzisiaj przed webinarem, więc zobaczymy, czy wszystko będzie działać, bo pojawiła się taka ikonka strzałka w dół, to znaczy, że coś było zmieniane, więc zrobiłem to dość ryzykownie, ale zobaczymy. Klikamy pierwszą z lewej, czyli wykres i dodajemy sobie te bloki. I jak widzicie, jeżeli będę w trybie upload, to mamy to wszystko wyszarzone. Dlaczego? Ponieważ wykresy danych będą zbierały dane bezpośrednio z robota. A żeby te wykresy danych zbierały dane bezpośrednio z robota, no to ten robot musi być przełączony w tryb live i podłączony, słuchajcie, na stałe tak naprawdę do komputera, nie? I teraz tak, słuchajcie, ja już wiem, że oprócz wykresów będzie potrzebna nam pewna zmienna i dodam tą zmienną, żeby później już się nie wracać, słuchajcie, ale jak przyjdzie co do czego, to wam po prostu wytłumaczę, tak? Więc idę sobie do zmiennych, tworzę sobie zmienną, nazwę ją X, o tym też za chwilę wam powiem, przy wykresach i z taką zmienną, słuchajcie, idę do wykresów. Na czym będzie polegał, słuchajcie, nasz wykres? Będziemy zbierać jakieś informacje. Ja proponuję, żeby najprostsza informacja, jaka będziemy zbierać, taka pierwsza, to będzie potrząsanie kobdeje. Można wtedy takie zawody zrobić, kto mocniej, kto ma więcej siły, kto mocniej potrząśnie robotem. I takie potrząsanie, słuchajcie, robotem zrobimy sobie jako pierwsze, a później pokażę wam, jak do tego wykresu dodawać kolejną rzecz, czyli między innymi właśnie chociażby takie coś jak, nie wiem, na przykład siła natężenia hałasu. Wtedy będziemy mogli sobie tym wykresem tą siłę natężenia hałasu mierzyć. No to tak, co potrzebujemy? Przede wszystkim, jak zawsze, potrzebujemy od czegoś ten program zacząć, więc czy to będzie strzałka, czy będzie spacja, czy strzałka flaga, czy spacja, czy jakiś klawisz, który będzie tym etapem początkowym, to sobie wyciągamy. I teraz tak, na sam początek zawsze ustawiamy pewne dostępne parametry, więc po pierwsze, słuchajcie, wyciągamy sobie ustaw tytuł wykresu, określimy sobie, słuchajcie, ten tytuł, ustawiamy typ wykresu, mamy do wyboru kilka rzeczy, tabela, liniowy, słupkowy, dwuosiowy, kołowy, zacznę od liniowy, liniowy to jest taka fala, która najczęściej, fala, tak to nazwijmy, która najczęściej jest nam znana, jeżeli obserwujemy gdziekolwiek jakieś na przykład kursy walut, czy akcji, czy innych, to z reguły jest to robione na zasadzie właśnie takiej linii, więc stąd wykres liniowy. Notabene w scenariuszu, słuchajcie, jest link do prezentacji zrobionych przez zupełnie inną osobę, czyli osobę, która się na tym zna, to jest x.stat.gov, taka strona i to jest zrobione przez European Statistics Competition. Specjalny, słuchajcie, króciutka 16 stron prezentacja o wykresach, tak więc, którą można się wspomóc przy jakby wprowadzaniu tej lekcji, tak, u starszaków, bo scenariusz dedykowany raczej tak od klasy piątej. No i co? Słuchajcie, mamy tytuł wykresu, za chwilę sobie go nazwiemy, mamy wyciągnięty rodzaj wykresu, że będzie to liniowy i jeszcze ja bym wyciągnął jedną rzecz, ustaw odświeżanie wykresu. I tutaj dajemy sobie, słuchajcie, bez opóźnienia. Dzięki temu to będzie tak mniej więcej na początku nam się pojawiało. No i teraz słuchajcie, jak sobie na ten wykres spróbujemy spojrzeć,
Tylko czekajcie. Zobaczymy, czy teraz mi się otworzy okno, czy nie otworzy mi się. No jak chciał, to mi się nie otwiera okno wykresów. Spróbuję sobie jeszcze pod spację, bo ono nam się powinno tutaj, słuchajcie, w tym momencie pojawić, tak żebyście zobaczyli, jak ten nasz wykres wygląda. Dobra. Ale złośliwość rzeczy martwych ewidentnie po prostu nam tu będzie to utrudniać. A, chyba wiem, gdzie popełniłem błąd, bo ten wykresik będziemy... Nie, dobrze, jestem pod kodejem. Ale tutaj będziemy wykresik robić. O właśnie, bo ja robiłem sobie wykres pod kodejem, a nie pod tym, pod postacią. A chyba, o ile dobrze pamiętam, to był ten wykres pod postacią. Poczekajcie, dosłownie zerkniemy. Czy się czegoś... Nie, dobrze robiłem pod kodejem, a zobaczymy tutaj. No i właśnie to jest to. Dobrze robiłem, a nam wykres nie chce się pojawić. I tak to bywa z aktualizacjami. Okej. Bo powiem, pojawić nam się wykres danych, słuchajcie, zaraz na tym. To dobra, poczekajcie, spróbujemy w takim układzie podłączyć robotę. Wiedziałem, że aktualizacja to nie jest najlepsza rzecz do zrobienia, no ale... To na razie schowam, tak żebyście nie widzieli. Spróbuję podłączyć się pod robota i zobaczymy, czy to cokolwiek nam da i wtedy spróbujemy kliknąć. No i to jest to, czego się obawiałem. O, ale tu zaskoczyło, otwórz nowy kres. No dobra, czyli działa. Działa. To wracamy, słuchajcie, do tego, spróbuję to napisać jeszcze raz od samego początku, czyli ja już sobie to zostawię, wyrzucę dosłownie, słuchajcie, to i zostanę już w tym programie. Dobra, co ciekawe, kody mi świeci światłem, ale dobra. Wracam, słuchajcie, do tego i teraz tak, słuchajcie, tytuł wykresu tu już miałem zmieniony, bo to był mój kod wcześniej napisany, potrząsanie i głośność. I teraz tak, słuchajcie, potrząsanie i głośność, czyli dwie docelowe rzeczy, możemy na razie zostawić sobie na potrząsaniu albo od razu wpisać obydwie. Co potrzebujemy dalej? To są te pierwsze parametry ustawione, czyli tytuł, ustaw typ wykresno-liniowy, ustaw odświeżanie na bez opóźnienia. I teraz słuchajcie, co dalej? Przede wszystkim otwórz okno wykresów, czyli tak, że po kliknięciu tej strzałki to okno nam się pojawia. Sprawdzamy, pojawiło się, tak żebyśmy ten, słuchajcie, ten wykres widzieli. I teraz będziemy zbierać dane z CodeEROKI, co oznacza, że będziemy potrzebowali coś od tego robota wyciągnąć. Skorzystamy z czujników. Tu mamy taki czujnik potrząśnięty, tak? Pamiętacie? To oznaczało, tu mamy siłę potrząsania. Notabene, to oznaczało, że kiedy CODI jest potrząśnięty, wtedy mamy, tak generujemy jakąś tamtą siłę potrząsania. W tym przypadku, słuchajcie, będziemy chcieli to sprawdzić warunkiem, jeżeli kodej jest potrząśnięty, no to co? To wyślij dane do tego wykresu, ale ponieważ, słuchajcie, warunek musi być sprawdzany cały czas, to jeszcze potrzebujemy do tego pętli. I tak to mniej więcej będzie wyglądać, czyli kiedy kody jest potrząśnięty, to, no i wracam, słuchajcie, sobie do naszych wykresów i tu mamy coś takiego jak
Tu mam, pojawia się temperatura. Właśnie to są te zmiany po aktualizacji, ale dobrze, że zrobiłem to, przynajmniej od razu znajdziemy się w nowym, troszeczkę inaczej potłumaczonym. Dobra, mamy dodaj do serii danych, bo mamy x i y. Dobra, idealnie, to będzie ten klocek, słuchajcie. Więc dorzucamy sobie ten klocek tutaj i teraz tak. Dodaj do serii danych tutaj, gdzie jest indoor, to zmienimy sobie na potrząsanie. Teraz, tu gdzie mamy docelowo Monday, będziemy potrzebowali naszą zmienną x. I teraz, dlaczego zmienna x? Słuchajcie, ponieważ mamy dwie osie, tak? X i y, gdzie pamiętamy, że oś X, tak, to będzie oś pozioma, a Y będzie osią pionową. I na osi X będziemy mieli właśnie tą zmienną X, a na osi Y, słuchajcie, weźmiemy sobie tą siłę potrząsania. Spróbujmy, czy nam się coś tu zadzieje. Widzicie taką kropeczkę, która się zmienia? Mam nadzieję, że widzicie ją na ekranie. Zobaczcie, że normalnie jest na zerze, a w momencie, kiedy zaczynam potrząsać, tak? Oj, czekajcie, bo to nie to. W momencie, kiedy zaczynam nią potrząsać, chciałem sobie zobaczyć, czy widzicie. O. To ta kropeczka idzie do góry. 40, 50, nawet słuchajcie, trochę więcej, tak? No dobra, ale czy tak powiem wyglądać wykres danych? No właśnie, słuchajcie, nie do końca, ponieważ owszem, to potrząsanie, tak, ten ruch robotem powoduje, że przeskakują nam te pozycja tej kropeczki, tak, ale nie pojawia się to jako jeden zapis na wykresie. I tutaj właśnie, słuchajcie, potrzebna była nam ta zmienna x. Bo jak przyjrzymy się wykresowi, tak, to mamy wartość w pionie i wartość poziomą, która w tej chwili, tak, zobaczcie, ma tytuł notabene type, nic nie zmieniliśmy, tu u góry jest data też, nic nie zmieniliśmy sobie w tych nazwach. I potrzebujemy, żeby ta siła potrząsania, która nie wiem czemu się na 25 ustawiła, a teraz na 15, spróbujmy, powinno spaść do zera. No nie chcę. Zobaczymy za chwilę. To powinno to przesuwać się na wykresie, tak? I teraz słuchajcie, co potrzebujemy. I tutaj nasza zmienna x będzie taką zmienną, która będzie przesuwać się na tej osi. Czyli potrzebujemy wrócić sobie na zmienne i do tego kodu dodać zmień x o 1. I w tym momencie, słuchajcie, mam taki warunek. Jeżeli kod jest potrząśnięty, dodaj do serii danych potrząsanie x i y, gdzie x zapisze pierwszą pozycję na osi, tak? Czyli pojawi się tutaj przy zerze o wartości y i potem przy kolejnym potrząśnięciu przesunie z zera na 1 i zapisze kolejną pozycję o y. I spróbujmy, słuchajcie, to zademonstrować. Wezmę tak koło kodu, żeby było widoczne. I teraz tak, potrząsnę pierwszy raz. O, widzicie? Zaczynam ruszać. I wykres jest skokowy. Czwarty krok, piąty krok. Piąty skoczył, słuchajcie, na 40. Szósty. No, szósty trochę gorszy. Siódmy. O, ósmy, dziewiąty już zaliczyło, tak? Więc zobaczcie, za każdym razem jak ruszę robotem, tak? Leciutko albo mocniej, to powoduje to, że ten warunek jest powtórzony kolejnym razem i za każdym razem zmieniamy tutaj na osi X tą pozycję o 1. Gdyby tego nie było, tak? To zobaczcie, znowu zostaniemy. Widzicie? O, teraz jeszcze nam coś tam
przez chwilę zaskakiwało, ale zobacz, już stanęło na 15 i dalej nam to nie idzie. Dopiero po dodaniu tej zmiennej będzie nam wykres się przesuwał. Oczywiście możemy, słuchajcie, te wykresy sobie zmieniać na słupkowy, wtedy zobaczycie to na zasadzie słupków, to już przy omawianiu z uczniami tak naprawdę, słuchajcie, możecie sobie takie rzeczy robić. Dobrze po takim większym trzęsieniu to później sobie tego kodeja odstawić i skalibrować porządnie, żeby żyroskop nam nie wariował. To tak przy okazji. No dobra, słuchajcie, więc mamy jedną rzecz dodaną. Mam nadzieję, że udało się w miarę wytłumaczyć, mimo problemów po pierwszych, że to nie chciało nam się pokazać wykresów. Pamiętajcie, klikamy zieloną strzałkę, uruchamiamy. Po pierwsze, x ustawiamy na 0, więc zobaczcie, tutaj z powrotem wróciłem sobie do zera i znowu będę robił wykres. Tylko w tej chwili zobaczcie, że jest taka rzecz, że stary wykres zaczyna się zmieniać, tak? Tak więc jeżeli widzieliście, jak kody zmieniałem, tak, to był tam jeszcze jeden dodatkowy kod, to o tym za chwilę. Ustawiam sobie tytuł wykresu, potrząsanie i głośność. Ustawiam sobie typ wykresu, tu dowolnie, liniowy, słupkowy i tak dalej. Odświeżanie wykresu bez opóźnienia, tak żebyście mieli te wykresy na dobre. Możemy dodać teraz, słuchajcie, jeszcze ustawianie nazwy osi. I na przykład oś X wtedy może się nazywać siła, a oś Y próba. Wtedy zobaczcie, zmienią się te nazwy tutaj tych dwóch osi. No i po tym następuje otwarcie okna wykresów i tu już pojawia się pętla, słuchajcie, zawsze warunek, jeżeli kod jest potrząśnięty, wtedy dodajemy do serii danych to potrząsanie, gdzie jako oś X dodajemy zmienną X, a Y dodajemy zmienną czujnik, wartość czujnika, siła potrząsania i za każdym razem przechodzimy o jeden do przodu, czyli zmieniamy X. Czego nam brakuje? Przede wszystkim brakuje nam, słuchajcie, ukryjmy to pod stacją, wyczyszczenie wszystkich danych. Czyli jeżeli, słuchajcie, na przykład zrobię tak, to wyczyszczę dane, zamknę okno systemowe. Dzięki temu, widzicie, mogę zacząć od nowa. I pokażę wam jeszcze raz z tym potrząsaniem. Działa, działa. Jeżeli tak zdecyduje się na, słuchajcie, inny, to też zobaczycie. W kołowym może nie jest aż tak dobrze widoczne, więc lepiej chociażby ten liniowy czy słupkowy. Nasze wprowadzane dane. Spróbujmy sobie to skomplikować i dodać jeszcze jedną rzecz, czyli słuchajcie, dodamy po raz kolejny warunek. To na razie zastopuję, więc możemy sobie równie dobrze ten warunek zduplikować i go wyczyścić. I tym razem, słuchajcie, spróbujemy dodać sobie drugi warunek, czyli będzie to głośność. To wyrzucamy. X nam zostanie, bo X, słuchajcie, będzie zachowywał się dokładnie tak samo. Wracamy do czujników i teraz tak, ja proponuję, żeby tą głośność namierzył w momencie, kiedy trzymamy wciśnięty przycisk A na robocie, więc dodamy, kiedy przycisk A jest wciśnięty i pojawi nam się drugi parametr, notabene zobaczcie, że podgląd mam też tutaj na tym większym obrazku. Zawsze mogę sobie zrobić. No i oczywiście potrząsanie zamienimy na głośność. Mamy dwoje danych, które będziemy wprowadzać. I teraz wyzerujemy, co? Potrząsanie, zobaczcie. A teraz naciskam przycisk A i spróbuję pokazać głośność. La, 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 la. Nie chcę wam krzyczeć do mikrofonu, więc uwaga, trochę odsunę mikrofon. La. Jak widzieliście, przy większej głośności, słuchajcie, ta statystyka idzie do góry. Teraz nie idzie, bo oczywiście
przestałem trzymać przyciska, wracam do trzymania, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Słuchajcie, to jest świetne ćwiczenie do tego, żeby na przykład na bieżąco monitorować za pomocą robota właśnie, między innymi, słuchajcie, hałas w klasie. Tak więc w ten prosty sposób możecie zbierać praktycznie każde dane z robota. Ja pokazałem to na zasadzie, słuchajcie, dwóch czujników, czyli siły potrząsania i głośności. Równie dobrze możemy w ten sposób mierzyć takie rzeczy, które mamy dostępne, jak intensywność otaczającego światła, tak? Czy monitorować poziom naładowania baterii, bo zobaczcie, jeżeli zmienię to tutaj, tak? I zostawię ten poziom, to akurat będzie dość nudne. Poziom naładowania baterii, wyczyszczę te dane, będę trzymał, to zobaczycie, mój kod jest cały czas naładowany na 70%, tak? To przez będzie jakiś czas. Później mogę za jakiś czas sobie na przykład sprawdzić, tylko pamiętamy, że kody musi być podłączone. Możemy nawet sprawdzać na przykład kąt obrotu, tak? Więc jeszcze raz wyczyścimy. No to kąt obrotu to będzie nam. O, gdzie? I puściłem i przestaje nam sprawdzać. Tak więc ten tak zwany trigger, tak? Czyli jakiś taki uruchamiacz, to też może być czy przy naciśnięciu, czy cały czas wtedy zmienimy, na kiedy kod jest połączony z rokiem, na przykład, czyli wyłożenie robota do case'a. Też będzie, słuchajcie, wtedy na przykład ustawiało, że coś jest rozpoczęte, tak? Czy na przykład ustawiony w jakiś tam sposób, to też będzie, słuchajcie, wpływało nam na te wykresy danych. I jeszcze wrócimy się na ostatnią rzecz, do wykresów, czyli, słuchajcie, patrzymy sobie na wykres. Jeszcze może zrobimy tak, że go wyzeruję i trochę danych wprowadzę od nowa. Czyli patrzymy, trochę potrząsamy. La, 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 la. Bum, bum, bum. Tak, żebyśmy mieli danych, bo chciałem wam pokazać, że oprócz tego, że podglądamy sobie, słuchajcie, te wykresy tutaj, to możemy jeszcze przejść do tabeli, gdzie zobaczcie później dane, statystyki, wszystko mamy wprowadzone i co ciekawe, możemy sobie to wyeksportować, słuchajcie, jako plik CSV, który bez problemu, słuchajcie, otworzycie w Excelu. Tak więc sam wykres, notabene, możemy wyeksportować jako plik PNG, czyli plik graficzny i później na przykład jakieś nasze takie badania i tym podobne rzeczy, które przeprowadziliśmy, wtedy możemy te rzeczy udostępniać, chociażby na stronie szkoły, takie statystyki. Tak więc słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o wykresy. Mam nadzieję, że udało się je troszeczkę przybliżyć. Pamiętajcie, zmienna X odpowiadała za przesuwanie się tego wykresu po osi, za sam wykres odpowiada wprowadzanie danych, czyli dodaj do serii danych. To jest ten bloczek. Wszystkie poprzednie, tak, były to ustawienia początkowe, czyli nawet możemy sobie te ustawienia początkowe kliknąć pod zieloną flagę, a na przykład, słuchajcie, pod jeden z przycisków czy tam strzałek, wtedy sobie podkładamy już nasze warunki, które są w pętli. To tyle. Jak tam, Jola? Podobało ci się? No, powiem ci, że level wyższy, a ja akurat jestem fanką Excela, więc chętnie tutaj się była chwila grozy, bo nie chciało pokazać, ale coś się dzisiaj jest poniedziałko, za ciężki dzień, ja dzisiaj normalnie. Ale potem się na szczęście odwiesiło, więc moi drodzy, słuchajcie, tak jak mówiłem, no nie każdy lubi wykresy i mnie osobiście też troszeczkę zeszło się, zanim siadłem
i ogarnąłem sobie, jak te wykresy z tym kodem mogą współpracować, ale naprawdę do zbierania chociażby jakichś fajnych danych statystycznych, jak natężenie światła czy coś, jest to super sprawa, czy właśnie ten hałas między innymi. Wysłałem wam link do certyfikatu za dzisiaj. Scenariusze niebawem będziecie mogli znaleźć na stronie kodowanienaekranie.pl. Już tam zostały wysłane do webmastera, to tylko po prostu musi je wstawić. Tak więc to wszystko, co dzisiaj pokazaliśmy, będzie do jak najbardziej, słuchajcie, do pobrania sobie z tej strony. A my z Jolantą zapraszamy was w maju na ostatni webinar z serii i już patrzę na kalendarz tak szybciutko, bo my się jeszcze w sumie nie umawialiśmy, ale najprawdopodobniej będzie to 15 maja. Tak właśnie myślę, że tak to będzie. Ja też. Prawda? To kalendarz tak jest. 15 majówkę ja mam całą wolą, więc to 9 dni po prostu odliczam już do majówki. To zapraszam, ten remont mam tu jeden zlecenie. Nie, muszę Biedni nauczyciele muszą sobie dorobić w wolnym czasie, tak więc robię remont. Nie sobie, tak więc. Dobra, słuchajcie, a po majówce 15 ostatni webinar z w tym roku szkolnym z serii Krok po kroku z Kodi Roki. Tak. Dokładnie. Jest. Wszystko, wszystkie webinary także znajdziecie na YouTubie Mentor System Audiowizualne, bo są, jak byście nie zauważyli, nagrywane. Nagrania udostępniamy. Bardzo wam dziękujemy za dzisiejszy. Dziękujemy. Mam nadzieję, że spróbujecie sami bądź z uczniami którejś z tych rzeczy. Jak tak, pochwalcie się koniecznie chociażby na grupie Zainspirowanie albo napiszcie na profil Kodi Roki Polska, podrzućcie zdjęcia. Chętnie tam udostępnią z Kodeja i pochwalą się. Ja chętnie zobaczę. Jak ktoś wrzuci jakiś mój scenariusz, jak coś robi, to niech tam doda hashtag jakiś Jolanta czy coś. Hashtag Kodi Roki, po tym się najłatwiej wyszukuje. Znajduje, nie? Tak jest. Dokładnie. Tak więc bardzo wam dziękujemy za dzisiaj. Pamiętajcie, jakbyście mieli jakieś pytania, możecie śmiało nas zaczepiać na Facebooku. Łatwo namierzyć. Nie wiem, ile jest Jolant Miękus, bo nie sprawdzałem nigdy. Mnie jest dwóch. Nie. Tamten ty już przywróciłeś się. A nie, to jest jeszcze drugi mój imiennik. Taki po prostu żyjący, natomiast tak, nie, tak, Jola się pyta, bo słuchajcie, miałem sytuację z Facebookiem, że mi konto zablokowali. Nie, to tamten już nie wróci. Już tamten dawno. To już tego Sylwestra już nie będzie. Nie, jest w nowej odsłonie. Takie rzeczy z Facebookiem, ale tak będziemy mieli kiedyś o bezpieczeństwie jakiś webinar, to ja wam wtedy opowiem, jak łatwo paść mimo dobrych zabezpieczeń ofiarom złodziei w internecie i później jak niewiele Facebook pomaga, ale to jest na inny webinar zupełnie. Tym samym, słuchajcie, powiem, jak to mawia jeden z moich, nie wiem czy ulubionych, ale z youtuberów, których oglądam, znośnego tygodnia wam życzymy. Znośnego. Amen. Do zobaczenia. Do zobaczenia.